Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć, o co chodzi w dzieleniu ułamków. Co to znaczy podzielić 8 trzecich przez 1 trzecią? Zacznę od wklejenia osi liczbowej. Chcę zaznaczyć na osi 8 trzecich, czyli muszę przejść 8 kawałków, z których każdy jest równy 1 trzecia. Czyli podzielę każdy z tych odcinków na 3 części i przejdę 8 kawałków po 1 trzeciej. Przechodzę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kawałków i każdy z nich miał długość 1 trzecia. Teraz chcę podzielić 8 trzecich na 1 trzecią. Czyli dzielę ten cały odcinek, ten długi odcinek 8 trzecich na kawałki po 1 trzeciej. Czyli robię takie skoki. Ile ich wykonam? Tu mam 1 trzecią, tu mam 1 trzecią, tu mam 1 trzecią, tutaj również. I wykonałam 8 takich skoków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zatem 8 trzecich podzielić na 1 trzecia to jest równe 8. Gdy już wiemy, o co chodzi, rozwiążmy podobny przykład. Spróbujmy podzielić 8 trzecich przez ile chcecie? 2 trzecie. Niech będą 2 trzecie. Podobny przykład, analogiczny. 2 trzecie. Mamy już zaznaczone 8 trzecich, ale teraz skoki, jakie muszę wykonać, są równe 2 trzecie. Są długości 2 trzecie. Czyli robimy skok długości 2 trzecie. Jeden skok, drugi skok, trzeci skok, czwarty skok. Zatem 8 trzecich dzielone na kawałki o długości 2 trzecie to jest równe 4. Czy ten wynik ma sens? Dostaliśmy wynik 2 razy mniejszy niż tutaj. Ma to sens, zobacz, że robiliśmy 2 razy większe kroki niż poprzednio. Więc zrobiliśmy ich 2 razy mniej. Wynik jest 2 razy mniejszy. Teraz już wiesz, jak dzielić te ułamki. Pamiętaj, że podzielić to znaczy pomnożyć przez odwrotność. Zatem, jeżeli nie chcesz rysować osi liczbowej, możesz napisać, że 8 trzecich dzielonych na 2 trzecie to jest równe inaczej 8 trzecich razy 3 drugie. Podzielić to znaczy pomnożyć przez odwrotność. Odwracasz ten drugi ułamek. 3 drugie. 8 trzecich razy 3 drugie to jest równe. Jeżeli wiesz, jak się skraca ułamki, to pewnie już widzisz, że tutaj można skrócić przez 3 licznik z mianownikiem. Zatem otrzymujemy 8 razy 1, 8. 1 razy 2, 2, czyli 8 drugich, a to jest równe 4. Jakbyśmy rozwiązali ten przykład, zapiszę 8 trzecich dzielimy na 1 trzecią i pamiętamy, że podzielić to jest pomnożyć przez odwrotność. Zatem 8 trzecich możesz pomnożyć przez odwrotność 1 trzeciej, a to będzie 3 pierwsze. I teraz tak samo, albo mnożysz 8 razy 3, 3 razy 1, albo widzisz, że tutaj da się skrócić trójkę z trójką i otrzymujesz w wyniku 8 pierwszych, czyli 8.